Hej dziewczyny, wyglądam trochę jak wariat, bo nie mam makijażu oczu, bo pomyślałam sobie, że pobawimy się wspólnie dzisiaj paletką Jaclyn Hill. Pierwszy raz będę w ogóle ją dotykać, autentycznie odkąd jeszcze ją Wam pokazywałam na holu, nie dotykałam jej w ogóle, wszystkie cienie są nieruszone, nówki sztuki nieśmigane. Powiem Wam, że trochę się stresuję, bo ja ze mnie żadna make-up artyst, że mnie, ja w ogóle nie mam artystycznej duszy i artystycznego myślenia. Ja łączę po kropkach, maluję w liniach i raczej jestem bardziej stonowana, jeśli chodzi o makijaż. Nie umiem robić kreatywnych, pięknych makijaży. I trochę boję się robić ten makijaż tak po prostu na YouTube, właśnie mówiąc, o teraz biorę taki dzień, będę go rozmywać tak i tak. Raz chyba pokusiłam się o taki film i też się nie czułam zbyt pewnie. No i teraz też się nie czuję zbyt pewnie. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Chcę się pobawić, nie obiecuję, że ten makijaż będzie jakiś super fajny, w ogóle wyczesany i kreatywny. Raczej pewnie pozostanę w takich, powiedzmy, bezpiecznych dla mnie kolorach, czyli pewnie w ciepłych tonacjach, tak jak to robię w makijażach, wykorzystując paletkę Anastazji, bo to jest coś, co znam i podejrzewam, że tak powoli dopiero będę się wgryzać w kolejne makijaże i możliwe, że będę je nagrywać, więc zobaczymy, czy będzie z tego jakiś proces taki, że na przykład pierwszy makijaż był taki, a ostatni makijaż za nie wiadomo jak długo będzie już totalnie inny. No, zobaczymy. Postaram się Wam mówić wszystkie kolory, ale ta karteczka jest dosyć malutka, żeby widzieć, jaki kolor biorę. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś ładnie pokazać, ładnie zgrać, ewentualnie zrobię jakieś przebitki, może po prostu będą się pojawiać nazwy tych kolorów, które biorę, bo no nie wiem, ewentualnie może po prostu będę tak wymachiwać tą paletą w Waszą stronę. Nie mam pojęcia jeszcze, jak to zrobię. Zobaczymy. Ponieważ to nie jest żaden tutorial, ani nic z tych rzeczy, to też nie przybliżam Was jakoś strasznie blisko do mnie, bo też nie czułabym się zbyt komfortowo. Wolę jednak, żebyście po prostu widziały mniej więcej, co robię, może zwróciły mi na coś uwagę, ale też, żeby nie być tak, wiecie, strasznie blisko. Na pewno troszeczkę się przybliżymy, żeby w ogóle cokolwiek było widać, bo na moich opadających powiekach pewnie nic nie będzie widać, ale to wiecie. Okej, myślę, że tyle wystarczy. Ja teraz posłużę się kompaktem z MAC-a, który tutaj jeszcze leży koło mnie, ponieważ w tej palecie nie ma żadnego beżowego, matowego cienia, a już jakiś czas temu nakładałam korektor na oczy, więc po prostu chcę troszkę teraz sobie to przypudrować i używam do tego pędzelka Glam Brush O17, on jest taki większy, grubszy właśnie tak, żeby, ja go używam właśnie, żeby przejechać całą powiekę i pod brwiami właśnie matowym cieniem. Teraz sobie biorę pędzelek O107 z tej nowszej kolekcji, bo jest złota skówka i biorę sobie ten, się nazywa Silk Cream. No, wydaje mi się, że się troszkę osypują, są bardzo miękkie, więc no, mocno się osypują. Ale zaczniemy od takiego jasnego i ja zawsze nakładam je powyżej mojego załamania powieki. Dlatego, że właśnie mam opadającą powiekę, więc tak mnie nauczono, żeby lekko wyżej nakładać, czyli powiększać sobie przestrzeń oka. Teraz pójdę cień dalej, czyli to jest MFAO. I biorę ten i tym sobie pogłębię. Ten już się tak bardzo nie pyli jak tamten. Zdecydowanie mniej jakby wzbudza się tego cienia. Teraz zejdę sobie trochę niżej w ten kolor i to jest kolor, który się nazywa Putter. Wow! Dużo się go nabrało. Teraz wezmę sobie troszkę tego takiego pomarańczowego, który się nazywa Hans. Cały czas używam tego samego pędzelka, czyli O107 z Glam Shopu. Będzie się działo chyba.
Teraz wezmę sobie czysty pędzelek, to jest Hakuro H77. Wezmę swój mak i troszeczkę to po prostu rozblenduję tutaj na górze. I dalej myślę, co dalej. Dalej pójdziemy w nieco ciemniejsze kolory, aby przyciemnić kąciki oczu. I tak myślę, co ja bym tu mogła pójść. Może najpierw spróbujemy Bans, czyli to jest o ten kolorek. Aha, i używam pędzelka też z Glam Shopu, to jest o 105. I od razu sobie pociągnęłam tutaj na dole tym samym właśnie kolorkiem, tak żeby połączyć jakby obie powieki. Tu coś mi nie wyszło. I teraz myślę, że na środek powieki nałożyłabym któryś z tych trzech kolorów tutaj, czyli mamy Faint, Sissy albo Little Lady, ale właśnie nie wiem, który. Tak patrząc po kolorkach i po swatchach, tu mamy Faint, Sissy, Little Lady, to chyba jednak Faint u mnie będzie najlepszy. I na razie sobie weźmiemy tak delikatnie pędzelkiem, bez żadnego fixa, smaka ani nic z tych rzeczy i zobaczymy. Daję radę. No nie jest źle, jest całkiem fajnie. Troszkę tylko teraz muszę sobie dodać z powrotem ciemnego. I znowu wezmę ten sam pędzelek, którym wszystko to robiłam, czyli o 107. I po prostu tym, co mam na pędzelku, sobie tutaj poprawię to blendowanie. Jak sobie myślę, jakby dodać jednak tutaj trochę czerwonego koloru, czyli może tego spalonego tutaj koloru. O, tylko nie wiem jak się go czyta. J-A-C-Z po angielsku. Jace? Jace? Może? Muszę posłuchać, jak to Jacqueline mówiła, bo nie zwróciłam uwagi. I weźmiemy sobie go trochę i tak jeszcze pogłębimy sobie czerwone w oczach. I też pod oczami. Tak to wygląda w tej chwili. Zastanawiam się, czy coś jeszcze tutaj podokładać. Myślę, że może w kącikach sobie jeszcze coś dodam, więc wezmę, mam drugi taki sam, czyli o 105, ten, którego używam tu do kącików, więc używam go do wewnętrznych, czyli do jasnych kolorów. I teraz nie wiem, albo Enlight, albo Beam wezmę, zaraz sprawdzę, który kolorek. Tu na dole jest Enlight, tu na górze jest Beam. W zasadzie one są oba podobne. Beam jest trochę bardziej żółty, Enlight jest bardziej taki stonowany, więc chyba weźmiemy Beam. Aparat się przegrał w trakcie nakładania tego jasnego cienia w kąciki, więc spryskałam sobie pędzelek Fix Plusem z Maca i teraz dokładam go na mokro. Huhu. No, robi różnicę. Jeszcze bym coś podokładała do tych oczu, no. Chyba zrobimy jeszcze inaczej. Dołożymy sobie jeszcze tego Faint, tego błyszczącego na górną powiekę, ale też właśnie nałożę go na pędzelek i ja mam taki pędzelek z Big Glossy i ktoś mi ostatnio przypomniał, że to jest pędzelek tej marki Tease, która była w Look Fantastic, której był cień, że właśnie dostałyśmy taki pędzelek i to było dawno temu, nie wiem, w 2013 i ja go cały czas używam od tamtej pory, nawet nie wiedziałam, że to jest tej marki, więc nabrałam ten kolorek Faint i spryskam znowu makiem sobie, zamykam oczywiście tu paletę, żeby mi ten mak tam nie naleciał do środka i teraz sobie nałożymy taki mokry. No i chyba robi różnicę to, nie? Tak mi się wydaje. Znowu pędzelek o 107 z resztką rzeczy, żeby tutaj deczko machnąć, poblendować. I chcę dołożyć sobie troszeczkę koloru i wezmę ten czerwony taki błyszczący tutaj. I on się nazywa Cran Apple. Tu chodziło chyba o Cranberry Apple. Więc wezmę go na pędzelek. O, ten. I walnę sobie go tutaj w dolnej, na dolnej powiece. Yeah, to jest fajne. Tylko trzeba go dosyć dobrze rozblendować.
Więc biorę ten pędzelek, na którym miałam puder z Maka i po prostu go sobie tak tu rozblenduję. Już mi zaczynają zawić oczy. Chyba trochę za daleko nim pojechałam do oczu i jest teraz za ciemno tutaj. Tak to jest, jak ja nie umiem za bardzo się malować i nie bardzo wiem co wziąć. Ale wezmę ten jasny, na którym miałam high beam i drugą stroną. Wezmę chyba któryś z tych jaśniejszych, nie wiem jak one były, Silk Cream chyba. I tak spróbuję go tutaj, wiecie, rozjaśnić. Szczerze mówiąc, chyba coś dało. Mam taką nadzieję. Weźmiemy jeszcze Cranable tutaj. A co? Czy wy też tak macie, że prawe oko jest jakoś tak ładniej pomalowane, tak równiej, tak bardziej okrągłe, a to lewe jest takie... takie strasznie niefajne moim zdaniem, nie wiem, czy to tylko ja tak mam. Dobrze, może już wystarczy tego machania. Bardzo fajnie się pracowało z tą paletką, powiem wam. Skończę tylko, zrobię sobie rzęsy. Używam cały czas tego tuszu ze Seattle, Wonder Wand. No dobra, i tak wygląda skończony makijaż. Powiem wam tak, paletką pracuje się po prostu bosko, nie mam... Ja na swoje laickie umiejętności nie mam żadnych absolutnie zastrzeżeń. Nawet troszkę fajniej się nie opracuję niż Anastazją, z tego względu, że tutaj jest bardzo dużo różnych odcieni, tak? Czyli nie mamy po prostu dwóch pomarańczowych, tylko mamy ich tutaj z sześć, tak? Tych czerwieni też mamy trochę więcej, więc można zbudować lepszy gradient na oku i lepiej to wszystko rozetrzeć. Więc no, zdecydowanie fajniej, lepiej, przyjemniej mi się pracuje tymi cieniami. Kuszą mnie te cienie, oczywiście, one są fajne, no i te zielone, więc poszukam sobie jakieś inspiracji właśnie na Instagramie z wykorzystaniem tej paletki, zobaczyć właśnie jak ludzie łączą te kolory, jak zielone smoki zrobić, albo właśnie jak te fioletowe, jak to tutaj połączyć. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał i że przyjemnie mimo wszystko wam się oglądało to, w jaki sposób ja się maluję. Ja totalny, absolutny laik makijażowy, wiecie, dwie lewe ręce mam do makijażu po prostu, no. Ale jakoś sobie próbuję radzić, próbuję się uczyć, wiecie, oglądam mnóstwo tutoriali, chociażby też z tego względu, że po prostu one są ładne i ja wiem, że raczej nigdy w ten sposób nie będę malować, ale zawsze mogę w jakiś sposób się tam doskonalić i próbować, więc to jest właśnie taka moja próba lekko podniesienia tego looku, który zazwyczaj w ogóle robię, tak, tą swoją paletką z Anastazji, no ale ten mi się o wiele bardziej podoba, mam wrażenie, że jest taki, nie wiem, może bardziej dopracowany przez to, że przed aparatem siedziałam, a tak jak się maluje do filmu, to się śpieszę, wiecie, bo chciałabym już nagrać, tak, bo już bym chciała usiąść przed kamerą, więc może coś w tym jest po prostu, no. Dziękuję wam serdecznie w takim razie za oglądanie. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie. Jeżeli macie dla mnie jakieś tipy, wskazówki, rady, ewentualnie polecacie jakieś pędzelki, to ja z chęcią o tym wszystkim poczytam. Ja pędzelków do oczu mam mało. Od mniej więcej pół roku noszę się z zamiarem kupna jakichś pędzli do makijażu oczu, ale nie wiem jakich. A to myślałam o Maxineczce, no ale cena jednak trochę wysoka, więc tutaj tak powoli, pojedynczo chyba będę sobie kompletować. Potem myślałam o pędzlach Zoewy, potem myślałam o Hakuro, mam trochę glambraszy i wiecie, tak nie wiem za bardzo co. I chyba się skuszę na tą Zoewę, myślę, że oni w okolicach świąt mogą mieć jakieś promocje, szczególnie na stronie Zoewy, tej ich europejskiej, więc można tam poszukać po prostu. Pamiętam chyba, kiedyś mieli 25% rabatu, więc no to już jest wtedy dobra obniżka i można wtedy faktycznie coś tam poszukać i popatrzeć. No dobra, więc nie przedłużam. Dziękuję wam serdecznie w takim razie za oglądanie. Czekam na wasze komentarze. Jeśli podoba wam się to, jak ja, taki absolutny laik makijażowy, nakładam makijaż i lubicie popatrzeć, jak ja się męczę z nakładaniem makijażu, jak ja tam blenduję i blenduję, to dajcie mi proszę kciuka do góry i napiszcie mi, że chciałybyście więcej takich filmów, ewentualnie może w jakiejś innej formie. Tak więc czekam na wasze komentarze. Dzięki serdeczne i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa.